Pewnie zdajesz sobie z tego sprawę, że jest wielu artystów, którzy potajemnie przygotowują swoje tajemne projekty, albumy, które często nie wychodzą na światło dzienne. W tym przypadku jest inaczej. Co jeśli ci powiem, że udało mi się dokopać do tajemniczego projektu Kamila Zachoda? Zaskoczeni? Ja w sumie też. Ale zanim wam go pokażę, kontekst. Wszystko zaczęło się w okolicach października i listopada, gdzie widziano naszego idola, Kanye Westa, w samym centrum Warszawy. Po poprzednim projekcie Kamila, Gentlemani w Warszawie, gdzie nawet nawijał po polsku, wchodzę na beat, po drodze mi wstęp. Fani wiedzieli, że ten przyjazd zwiastuje nowy projekt rapera. Wszystko wydawało się super, ale okazało się, że Kamil zaczął promować swój nowy album Donda 2, że jakoś tak. Kto pytał? I przy okazji zdążyło szaleć. Dni mijały, fani dalej czekali, aż nagle w całej tej sytuacji nastąpił przełom. Znani reporterzy Kamil Kot i Łukasz Angnelius sfotografowali naszego idola, jego zachodniego, obok Huty Śląskiej. Wtedy też pierwszy raz mogliśmy usłyszeć o przeciekach z nowego albumu. Numer, o którym mowa, nazywał się Working Hard in Huta Katowice, gdzie opowiadał o tym, jak bardzo zaskoczyła go praca w jednym z zakładów śląskich. Fani oszaleli. Kamil cały czas zapoznawał się z polską kulturą, by jego najnowszy album Katowice był jak najlepszy. Odwiedził tym samym nawet Jasną Górę, gdzie czerpał inspirację od lokalnych białasów. Ci pewnie byli prekursorami albumu, dawali Kamilowi świeżą motywację. Mówiło się nawet o wspólnych pielgrzymkach i wspólnym śpiewaniu Jesus is Lord. Po hucznym gospelowaniu zawsze przychodził czas na wspólną konsumpcję. Jak wiemy, w niedzielę było jak zawsze zamknięte, to też zajadali się chlebem spod lady. Ciałem Jezusa. Popijając wszystko czerwonym winem. Następnymi przeciekami były fotki z imprez w klubie Spisz. Katowice nocą potrafią uwolnić z każdego bestię, tym razem nie było inaczej. Następnego ranka dostaliśmy snippet Katowice City Nights, gdzie Kamil opowiadał o tym, jak spędzał wolny czas w imprezowym centrum Śląska. Ruszyła promocja płyty. Album Katowice miał ukazać się ekskluzywnie w wersjach fizycznych na lokalnym targu 18 marca 2022 roku. W związku z promocją płyty przyszła pora na ujawnienie tracklisty. Jesus i jak zawsze w swoim stylu, zrobił to w najlepszy możliwy sposób. W okolicach końcówki lutego Kamil został przyłamany z legendami polskiej branży muzycznej, Golec u Orkiestra. Chłopaki zespołu tłumaczyli chęć nagrania z Kamilem w bardzo prosty sposób. Usłyszeliśmy, jak Kamil wypowiedział 60 razy słowo Donda na swoim albumie Donda w piosence Donda Chant i stwierdziliśmy, że dodalibyśmy tam odrobinę autotuna, reverba i może trochę 808-ów. No, też nie zapominajmy o naszym klasycznym instrumencie, trąbka. Wiedzieliśmy, że możemy dodać brzmienie tej legendarnej piosence. Ku naszemu zaskoczeniu, Zachód powiedział: "We must do this banger! The shit is going to destroy everyone's mind!" To był znak do działania. Wtedy też Kamil odsłonił pierwsze karty i ujawnił tracklistę Katowic. Na samym albumie miały się znaleźć nawet takie postacie jak Pusha T, Lil Tracy, Justin Vernon, The Weeknd, Playboi Carti, Tupac, Nas, Jay-Z, Młody Skinny i Tame Impala. Dni do premiery mijały, a o projekcie zrobiło się nieco cicho. Kamil ogłosił, że jak zawsze musi przełożyć płytę, bo chciałby zrobić listening party na Spodku. Na drodze stanął prezydent Katowic, Marcin Krupa, który powiedział, że impreza się nie odbędzie, dopóki Kamil nie zaprosi go na fita do numeru Los Kurczakos. Zachód odmówił i zapowiedział, że listening party odbędzie się tam, gdzie powstawał album, czyli w Hucie Śląskiej. Tam z ziomeczkami mieli dodatkowo zaprosić Boxdela, by pogadać o możliwej walce z Pete'em Davidsonem na Fame 14. W razie W, jakby Amadeusz Ferrari złamał kolejny palec. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach z imprezy, musiało być wystrzałowo. Osobiście nie mogę doczekać się tych dymów na konferencji. Tak nastał dzień premiery. 27 marca Kamil Zachód na swoim drugim kanale opublikował album Katowice i zamierzam wam go teraz zaprezentować. Wow, dobra, czekaj, jesteśmy. Słuchamy już. Nie ukrywam, jest to mój pierwszy odsłuch tej płyty i będę odkrywał ją razem z wami, więc życzę sobie i wam, żebyśmy się dobrze bawili. Łyk czaj matki. Let's go! Working Hard in Huta Katowice. Zaczyna się interesująco. Jestem minutę po odsłuchu i już wiem, że ten projekt jest lepszy niż cała Donda 2. Sprawdźmy, co jest dalej. Be Somebody. Wow. Fajnie z tym bitem łączą się chórki. To mi się podoba. Plus na tym numerze pojawił się The Weeknd, a wszyscy chyba wiemy, jaki jest The Weeknd. Jest kozakiem. Innocence Trip. I pewnie nie bez powodu ma na innych socjalkach 420 lajków. Zakładam, że pewnie poznał jakichś podejrzanych ziomeczków pod Spodkiem w Katowicach. Oni pewnie mu pokazali jakiś węgiel czy coś. I pewnie tak powstała ta piosenka. Oh.
Ej, jak ja dawno nie słyszałem tego efektu, że jest tak przerywany dźwięk, zajebiście to brzmi. I teraz numer, na który chyba czekałem najbardziej, czyli Los Kurczakos. Na samym tym numerze pojawia się nawet Tupac. Pewnie przyjechał od chłopaków z Białołęki. Sprawdźmy to. Bardzo głęboki tekst na początek, zgadzam się. Relatable. Dobra, dawać mi tego Tupaka już. Aż można rzec, że szkoda, że nie przyjechali na Tarchomin spróbować lokalnego hajcha. Tam to dopiero mają kurczaki. Następny numer, Sirocco. Oj, w ogóle zapomniałem, że na tym numerze pojawia się Goles u orkiestra. Sprawdźmy ich. Mówili, że zrobią dobrą robotę, to zrobili. 11 na 10. A teraz numer, na który najbardziej czekałem, czyli Katowice City Nights. Piękna piosenka. Następny numer, Tired. Andrzej Zili nie kładzie, fuck. Pewnie jemu też się podobał wyjazd. Następny numer, Prada Jeans. Jeśli macie jeszcze w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, czy Katowice oddały, oddały, bo może inaczej, oddają. Fuck. Dobra, zamiast się zachwycać, przesłuchajmy to do końca, nie? Bo tak nie może być. Cofając się już od Beki, to w ogóle ten projekt jest mega dobry, nie? To sprawdźcie go sobie, serio. Dobra, a teraz dajmy powiedzieć jeszcze jedną rzecz Kubie z przeszłości. I jak wasze wrażenia? Ja osobiście nie mogę się doczekać trasy koncertowej po Hucie. Podzielcie się waszym zdaniem w komentarzu, co sądzicie o albumie Katowice? Jakby nie patrzeć, taka nie lada gratka dla naszych polskich fanów? No nie mogłem przejść obok tego obojętnie. I wy też nie możecie. Widzimy się już niebawem. Cześć! Kurwa nie...